Dzisiejszy film jest skierowany do rolników, działkowiczów albo klientów pobliskich warzywniaków, takich jak ja. Będzie o najbardziej organicznej fotografii ze wszystkich znanych. Zapraszam Was na Antotypię. Antos to kwiat, a antotypia to technika fotograficzna wykorzystująca naturalne soki roślin. I zgadnijcie, kto jako jeden z pierwszych opisał eksperymenty z sokami roślin? Tak, zgadza się, Sir John Herschel w 1842 roku. Od niego dowiemy się na przykład, że najkrótsze czasy daje emulsja z nagietka. Niestety, nie zachowało się żadne zdjęcie przez niego wykonane, są tylko same zapiski. Powód jest bardzo prosty. Antotypia jest tak samo nietrwała jak rośliny, przy użyciu których powstaje. Obrazy wykonane tą techniką, wystawione na działanie światła, po pewnym czasie po prostu znikną. Do antotypii najlepiej nadają się rośliny, którymi zazwyczaj nie chcemy się pobrudzić, bo wiemy, że plamy z nich trudno jest sprać z ubrania. Ponieważ jest już trochę po sezonie, wykorzystam mrożone jagody, ale jeśli macie dostęp do świeżych, to takie też się nadają. Wystarczy niewielka ilość, dosłownie kilka łyżek, które trzeba rozgnieść tak, żeby wycisnąć z nich jak najwięcej soku. Rozgniecione należy przefiltrować, tak żeby pozbyć się kawałków owoców i żeby został tylko sam sok. I to jest nasza gotowa jagodowa emulsja, którą nanosimy na papier. Możecie użyć do tego pędzla, gąbki, wałka, wacika czy czegokolwiek, co tylko chcecie. Żeby sok wniknął bardziej równomiernie we włókna papieru, nakładam go raz wzdłuż, a raz w poprzek włókien. Taki gotowy papier wieszam do wyschnięcia z dala od światła. Gdy jest już suchy, co u mnie trwało jakieś 4 godziny, wkładam go do antyramy i na wierzch kładę coś, co chcę, żeby odbiło się na moim zdjęciu. Wybrałam liść paproci, koniecznie ususzony, ale Wy możecie położyć na przykład pozytyw wydrukowany na folii, na drukarce. Wszystko spinam klipsami do papieru i wystawiam na tydzień na słońce. Drugie zdjęcie zrobimy z buraka. Jeśli nie macie świeżych, z których można wycisnąć sok, to możecie sobie ułatwić sprawę i kupić na przykład gotowane buraki albo wręcz nawet sok z buraków w kartoniku. Ja mam sok z gotowanych buraków, którego nie muszę już filtrować. Nanoszę go na papier tak samo, jak zrobiłam to z sokiem z jagód. Gdy papier jest już suchy, w ten sam sposób umieszczam na nim tym razem świeży liść monstery i wystawiam na tydzień na działanie promieni słonecznych. Kolejną emulsją, jaką przygotujemy, będzie emulsja z liści młodego szpinaku. Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo świeży szpinak nie jest tak soczysty jak mrożone jagody czy gotowane buraki. Po zmieleniu go blenderem dodaję odrobinę spirytusu. Dzięki temu kolor soku nie straci na intensywności, a będzie go po prostu więcej. Filtruję go jeszcze wyciskając przez nylonową pończochę. Następnie w analogiczny sposób nanoszę na papier.
Po wysuszeniu układam na nim kompozycję z suszonych roślin, do której dokładam pozytyw wydrukowany na drukarce. Po spięciu całości wystawiam ją na tydzień na działanie światła słonecznego. Ostatnią propozycją będzie emulsja z kurkumy, która już w starożytności była używana do barwienia tkanin. Tym razem, zamiast świeżego korzenia, użyję sproszkowanej przyprawy. Tutaj nie ma idealnych proporcji składników, nasypię więc trochę do zlewki. Kurkumina nie rozpuszcza się w wodzie, za to bardzo dobrze rozpuszcza się w alkoholu, doleję więc spirytusu. Po wymieszaniu przefiltruję roztwór przez filtr do kawy do ekspresu przelewowego. W ten sposób pozbędę się drobin sproszkowanej przyprawy, a zostanie mi tylko kurkumina rozpuszczona w spirytusie. Tak powstałą emulsję w analogiczny sposób nanoszę na papier i pozostawiam w ciemnym miejscu do wysuszenia. Na suchym papierze układam kompozycję z suszonych roślin i pozytywu wydrukowanego na folii na drukarce. Po czym przykrywam szkłem, spinam klipsami do papieru i wystawiam na tydzień na światło dzienne. Zobaczcie, jak po tygodniu wyglądają nasze papiery. Wyraźnie widać, że straciły na intensywności. Szpinak, kurkuma, jagoda i burak. Obejrzyjmy najpierw zdjęcie ze szpinaku. Zobaczcie, jaki delikatny obraz powstał. Nawet niedźwiedź z kalki całkiem ładnie wyszedł. Teraz burak. Zwróćcie uwagę, że liść monstery był świeży i w trakcie naświetlania zaczął puszczać soki. W tych miejscach emulsja z buraka całkowicie straciła kolor. Jagoda, która chyba najmniej wyblakła. Ale pod spodem okazuje się, że mamy bardzo wyraźny fotogram paproci. Na koniec zostawiłam sobie zdjęcie z kurkumy. Tutaj kontrast też jest bardzo wyraźny. Tak wyglądają nasze dzisiejsze organiczne zdjęcia. Szpinak, burak, kurkuma i jagoda. Czekam na Wasze antotypy. Do wypróbowania zostało jeszcze wiele roślin, więc nie zapomnijcie pochwalić się efektami Waszej pracy. A tymczasem w następnym odcinku omówimy najmłodszą szlachetną technikę fotograficzną, czyli wynaleziony w 1992 roku gumolej. Do zobaczenia!